Fragment artykułu ze strony polsatnews.pl. Wykryty u przybywających z Tanzanii osób wariant wirusa SARS-CoV-2 ma aż 34 mutacje. Z wykrytych część ułatwia mu unikanie przeciwciał wytworzonych pod wpływem szczepionek. Informuje o tym, co ważne, dlatego to cytuję w tej formie, nierecenzowane pismo MedRxiv. I teraz pytanie. Jak powinniśmy informować o takich przypadkach? No bo wiemy, że użytkownicy, internauci reagują dość mocno na każdą taką informację. Z jednej strony jest to nierecenzowane pismo, z drugiej strony trudno też przewidzieć, że z czymś takim mamy do czynienia, że tych mutacji jest tak wiele. Przede wszystkim ja chciałabym powiedzieć, że nie musimy aż tak bardzo podkreślać, że to jest czasopismo nierecenzowane, dlatego że w obecnej sytuacji bardzo wiele artykułów ukazuje się właśnie w tej formie ze względu na potrzebę uwidocznienia swoich badań. I takie warianty wirusów ciągle są wykrywane. Ciągle są wykrywane nowe warianty, nowe mutacje, które różnią się od tego wariantu podstawowego. I na razie nie powinniśmy tutaj ulegać panice. Po prostu tak się dzieje, są coraz lepsze metody diagnostyczne w laboratoriach, które wykrywają te nowe formy, więc ja uważam, że nie ma tutaj specjalnego powodu do niepokoju. Gorzej byłoby, gdyby te warianty, zwłaszcza które cechują się tak zwaną mutacją uciekającą, zaczęły się rozprzestrzeniać. To rzeczywiście byłby powód niepokoju. No ale jeśli słyszymy, że ten wariant, jedna z tych mutacji może być odporna na szczepienia, no to rzeczywiście jednak martwimy się o to. Tak, ale to nie jest powiedziane, że jest dany wariant całkowicie odporny na szczepionki, dlatego że tych wariantów już jest wiele. Zarówno wariant kalifornijski, jak i wariant brazylijski, teraz tak zwany wariant indyjski czy południowoafrykański, a jednak producenci szczepionek, przynajmniej tych czterech podstawowych typów, Pfizer, AstraZeneca, Moderna oraz ostatnio Johnson & Johnson, zapewniają, że ich szczepionki są w stanie ochronić przynajmniej przed śmiercią. Oczywiście one są mniej skuteczne wobec tych wariantów, które wymieniłam, ale to nie znaczy, że są całkowicie bezskuteczne.